Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was już dzisiaj na vloga po znowu takiej dłuższej przerwie, ale jak wiecie, przygotowywaliśmy się do ślubu i zobaczcie, już jest po. Ja jestem dopiero delikatnie pomalowana, widzę, że brwi mam w dalszym ciągu za mocne i kiepsko to wygląda, ale za chwilę mocniej może pomaluję sobie oczy najwyżej. Jestem jeszcze w piżamce i pokażę Wam, jaki wczoraj super prezent dostałam od Daniela i co dostałam od niego w dniu ślubu. I w dniu ślubu dostałam taką złotą bransoletkę, bardzo delikatną i bardzo w moim stylu, jest przepiękna. A wczoraj byliśmy na zakupach i mierzyłam sobie buty, stwierdziłam, że jednak nic nie biorę. A Daniel wszedł do sklepu i kupił mi białe konwersy. Powiem Wam, że już długo się zastanawiałam nad konwersami właśnie białymi, a był mój numer, bo to jest 35, więc super. Zapłacił za nie 275 zł albo 270, jakoś tak. Już Wam tutaj pokazuję model. Tutaj macie wszystkie informacje. A jeszcze z takich prezentów ślubnych to dostaliśmy taką skarbonkę. Niestety nie wiem od kogo, bo tego wszystkiego było tyle, że nie szło spamiętać. I mamy jeszcze takie piękne kubeczki z napisem żona, mąż. Dawno mnie strasznie nie było i mam tyle informacji dla Was. Jeszcze dostaję mnóstwo wiadomości o nasz pierwszy taniec. I mam nagrany w całości, ale wstawię Wam jak może później, teraz wstawię Wam taki dosłownie urywek, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak zatańczyliście. Więc proszę bardzo, teraz możecie to obejrzeć. A jeśli tak jeszcze krążymy w temacie wesela, to jeśli chodzi o tą ala księgę gości, po wypełnieniu jej wygląda tak? Więc czekamy i za rok ją otworzymy. Jest godzina 15, ja się dopiero do Was odzywam, ale dopiero wróciliśmy również z Lublina i tam nie wzięłam aparatu i nic nie nagrywałam. Przebrałam się i idziemy z Danielem do Czempiona, a Wiktoria idzie do swojej babci na godzinkę, więc rodzice mają wychodne. Nałożyłam tą swoją jedną z ulubionych bluzeczek właśnie z Rizers, moje białe spodnie i buciki od Daniela, więc jestem gotowa i wychodzimy. Już jesteśmy w aucie, Wiki nam zasnęła. Daniel poszedł jeszcze załatwić jedną rzecz, wraca i odwozimy Wiktorię do babci i idziemy coś zjeść. Jeszcze możecie mi pisać, jak Wam się podobała moja suknia. Powiem Wam szczerze, że chciałam kiedyś inną, ale jak tą zmierzyłam, to wiedziałam, że to właśnie tą suknię będę miała i byłam z niej bardzo zadowolona, super się obkręcała i myślę, że fajnie wyglądała. Dajcie znać, co o niej myślicie. I stwierdziłam, że od razu pokażę Wam moje paznokcie ślubne. Jest to Baby Boomer. Jak widzicie, zmieniłam kształt. I tutaj jest taki rysuneczek delikatny, biały i perełeczki. Powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają i jak mi Pani zrobiła te paznokcie, to byłam zachwycona. Takie delikatne. No, takie idealne na ślub. Let's talk about me, me, me. Let's talk about love.
Sprzątasz? Sprzątasz, tak? Super! Daj mamuni. Godzina 17 kolejnego dnia, a ja się dopiero do Was odzywam. Ale powiem Wam szczerze, że nie miałam kiedy. Dzisiaj byliśmy na zakupach, jak wiecie albo i nie wiecie. Mieliśmy jechać nad morze i powinniśmy już być, ale zrezygnowaliśmy i stwierdziliśmy, że jedziemy w góry i wyjeżdżamy pojutrze. Więc byliśmy na dzisiaj, tak jak mówię, na zakupach. Powiem Wam później, co kupiliśmy, a teraz jadę. Jesteśmy już w domu, więc teraz stwierdziłam, że pokażę Wam szybko nasze zakupy. A są tutaj zakupy wszystkich moje, Wiktorii i Daniela, więc może zacznijmy od lewej strony. W C&A na dziale dziecięcym kupiłam sobie sukienko, koszulę, która bardzo mi się spodobała. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda, tylko ją rozłożę. I wygląda ona tak, tutaj taka zwykła koszula, tak jak Wam mówiłam. Tutaj są takie kwiatuszki wiązana i jest tak przed kolano. Naprawdę wygląda ekstra do białych butów. Cena tej sukieneczki to 59 zł. Kolejny sklep to jest Bershka i tutaj kupił sobie Daniel spodenki. Również już Wam je pokazuję. Są jasne, zwykłe. Kosztowały one 62,90. Z tyłu mają takie duże kieszonki. Myślę, że naprawdę są fajne. On je mierzył przy mnie i bardzo mi się podobają, jak w nich wygląda. W Pull & Bear kupiłam dwie rzeczy. Spodnie i koszulkę. Spodnie takie, które mam praktycznie co roku, tylko po prostu wzięłam sobie ciemniejszy jeans. Też z takimi dużymi kieszonkami. Z wysokim stanem. I kosztowały one prawie 80 zł, ale powiem Wam, że one się fajnie noszą, są takie rozciągliwe, elastyczne, wygodne, więc ja je bardzo lubię, ten model. I do tego taką zwykłą bluzeczkę z dekoltem w serek. Ona jest strasznie wymięta, więc nie zwracajcie na to uwagi. I ona kosztowała 25 zł, 24,90 zł. W New Yorkerze kupiłam sobie tylko jedną taką białą, zwykłą koszulkę. Rękawki ma takie podwijane i zapłaciłam za nią 12,95. Taka zwykła, ja takie bardzo lubię. W Sinsayu wzięłam również jedną rzecz i powiem Wam, że byłam przerażona, jak te ubrania wszystkie były porozrzucane. I jest to taka zwykła, klasyczna biała koszula i ma jedyny taki złoty guziczek na górze. A tak, to jest taka prościutka, takiej mi właśnie koszuli brakowało. Więc wzięłam ją, ona kosztowała 40 zł. W Tomim kupiliśmy tylko jedną koszulkę. Ja ją znalazłam, tak szczerze Wam powiem. Bardzo mi się podobała. Z takim motywem właśnie palm. I to jest dla Daniela. Rozmiar M na krótki rękawek. Już nie będę jej wyciągała. I kosztowała ona, ona była jakaś w promocji chyba, bo cena nie była zbyt wielka. 114 zł. W Zarze kupiliśmy jedną rzecz dla Wiktorii i są to spodenki. O, wyciągamy. I te spodenki wybrał jej Daniel. W takim musztardowym, fajnym kolorze. Takie zwykłe, wiecie, dresowe spodenki. One są w środku na polarku, naprawdę bardzo fajne, na gumeczce. One kosztowały 25,90, więc też cena nawet w porządku. I oczywiście Pepco. Kupiliśmy tutaj dla Wiktorii takie spodenki. Na pupie są takie falbaneczki. Już Wam wszystkie ceny pokazuję. 9,90. Do tego taką bluzę. I ona kosztowała 9,99. Dwie pary skarpetek, ale to już dla mnie. Obie po 7 zł. Jeszcze taką bluzeczkę w kotki, bardzo ładna. I zobaczcie, cena 8 zł jedyne. I dwie pary skarpetek dla Wiki. Tak naprawdę to wszystkie nasze zakupy. Teraz idę robić pranie i powoli będziemy się pakować. Daniel jeszcze pojechał na siłownię, ale pewnie do 2 godzinek wróci, więc ja idę na dół i będę robiła pranie, tak jak Wam przed chwilą chyba mówiłam. Zrób papa, 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 a sio, 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 ptaszki. Sio, 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 ptaszki, sio, sio, sio. Brawo! Brawo! Tutu sroczka kaszkę ważyła. Tak, tutu. A brawo! Fyr, fyr, fyr poleciała. Wiktoria, powiedz tata. Pięknie. Uszy. Tu masz uszy. Tu masz uszy, tak. A nos? Gdzie masz nos? Pokaż nos. Nie mamy nos. Swój nos. Tu masz nos? Tu nos.
Powiem Wam, że wszystko ogarnęłam i teraz sprzątam i kładziemy się spać, więc widzimy się już jutro. Pa, pa!